Cześć, witam Cię w kolejnym odcinku cyklu narzędzia analizy fundamentalnej, w którym to przedstawiam wybrane wskaźniki, wybrane elementy narzędzi analizy fundamentalnej, które należy przynajmniej brać pod uwagę podczas wykonywania własnego rozeznania w projekcie, właśnie stosując tak zwany własny research, do czego gorąco zachęcam i do czego myślę, że każdy, kto jest na rynku, również się będzie obligował z tego względu, że decydując się na zakup danego tokenu, danej kryptowaluty, to ty jesteś za to odpowiedzialny i tak naprawdę powinieneś robić to ze świadomością, a ten cykl właśnie ma ci to ułatwić, na co zwracać uwagę. W tym odcinku zajmiemy się pojęciem token economy, często właśnie pomijanym w różnego typu analizach wykonywanych mniej profesjonalnie. Dlatego zasygnalizuję tutaj również elementy governance i elementy związane z uzyskiwaniem konsensusu na danym protokole. Także zapraszam do tego odcinka. Jest to 9. przedostatni odcinek całego cyklu, w którym mam nadzieję pozwoliłem Ci przynajmniej zapoznać się, może nawet otrzeć o pewne aspekty związane właśnie z wykonywaniem analizy samodzielnie danego projektu. Token economy odnosi się do systemów zachęt i wartości opartego o kryptowalutę, o dany projekt, który prowadzi do pożądanego funkcjonowania w oparciu o technologię blockchain. Blockchain to szkielet, token economy to nerwy i mięśnie pobudzające go do życia. I tak właśnie należy rozumieć to zagadnienie. Blockchain jest tutaj w tym przypadku i zarówno też w każdym innym strukturą danych. Natomiast to, że ta struktura, coś się w niej dzieje, że osoby chcą posiadać dany token, że dany token posiada konkretną funkcjonalność, to właśnie określa token economy. Dlatego często token economy jest określany jako nerwy i mięśnie pobudzające cały ten organizm, cały ten ekosystem projektu do życia. Głównymi tutaj tematami związanymi z token economy jest przede wszystkim identyfikacja interesariuszy, czyli do kogo te tokeny są kierowane, kto będzie chciał z nich korzystać, dlaczego będzie chciał z nich skorzystać, czyli jak najściślejsze, jak najbardziej dokładne określenie klienta docelowego, użytkownika danego tokenu. Następnie powinno być to zrealizowane poprzez zaprojektowanie systemu zachęt i wynagradzania, czyli definiowanie całego tego obrotu związanego właśnie z wymianą tokenów w danym projekcie. Potem zaprojektowanie strategii rynku, czyli właśnie pobudzanie potrzeb, określanie jego rozmiaru, określanie rodzaju dystrybuowania tego tokenu i kończąc na implementacji mechanizmu monetarnego, czyli już technikalia związane właśnie z danym blockchainem, z protokołem i z typem tokenu. Przede wszystkim, skracając to, co przed chwilą powiedziałem, do jednego zdania, będąc zainteresowanym danym projektem, powinieneś umieć odpowiedzieć na pytanie, dlaczego ktoś chciałby mieć ten token lub dlaczego ktoś chciałby w przyszłości używać danego tokenu. I to pytanie jest niezbędne. Niezbędne jest znać odpowiedź na to pytanie właśnie decydując się na kupno wybranego tokenu czy wybranej kryptowaluty, gdyż umiejąc odpowiedzieć na to pytanie, udowadniasz przede wszystkim samemu sobie, że rozumiesz projekt, wiesz, o co w nim chodzi, masz wiedzę i również wierzysz w to, że produkt ten osiągnie sukces, a jego tokeny wzrosną na wartości. Kolejne zagadnienie, również pośrednio związane z token economy, czyli governance, tak zwane zarządzanie całą organizacją. Kolejna niezwykle istotna kwestia przy danym projekcie, którą również trzeba rozumieć i trzeba się z tym oswoić. I tak naprawdę jest to gra pomiędzy zgodnością z prawem, tożsamością projektu, technologią i rzeczywistością. Zrozumienie governance danego projektu jest tak istotne, jak zrozumienie działania technologii blockchain. Po prostu musimy wiedzieć, kto zarządza danym projektem, w jaki sposób to robi,
czy jest to zarządzanie realizowane w trybie on-chain, czyli bezpośrednio na łańcuchu, na protokole, czy jest to zarządzanie off-chain, czyli poza blockchainem, prowadzące często na przykład do tak zwanych hard forków, gdzie uzgadnianie odbywa się przez całą społeczność, jak na przykład w przypadku Bitcoina, przez programistów, górników i użytkowników. Token governance zależy od governance danej platformy, czyli to, co przed chwilą wspomniałem, omawiając pojęcie token economy. I tutaj szczególną uwagę należy zwrócić na projekty oparte o algorytm uzyskiwania konsensusu proof of stake, czy wszelkie inne modyfikacje tego algorytmu, tak jak delegated proof of stake, liquidated proof of stake, plutokracja, w skrócie mówiąc, są to rządy bogatych, i to również należy sobie w głowie poukładać, jak dany projekt do tego podchodzi. Należy również brać pod uwagę to, że ta dystrybucja może być źle zaprojektowana i być niezwykle podatna na działalność wszelkiego rodzaju spekulantów. Następne pojęcie, również związane z token economy, czyli z zarządzaniem, jest to algorytm uzyskiwania konsensusu, czyli tak naprawdę już taka techniczna realizacja dwóch wcześniejszych pojęć. Pozwala to na podjęcie decyzji prowadzącej do działania w zakresie funkcjonowania zdecentralizowanego protokołu. Czyli tutaj, poruszając się właśnie w środowisku zdecentralizowanym, musimy w jakiś sposób dochodzić do zgody, dochodzić do wspólnych wniosków, wypracowywać decyzje, które będą prowadziły do działania całej organizacji. Konieczność istnienia algorytmu uzyskiwania konsensusu bezpośrednio wynika z braku tak zwanej zaufanej trzeciej strony, ponieważ tutaj nie mamy takiego obiektu, któremu chcemy i możemy ufać. Tutaj cała organizacja, całe zdecentralizowane środowisko jest tą zaufaną trzecią stroną i sami jako użytkownicy ją tworzymy. Przykłady algorytmów uzyskiwania konsensusu. Najpopularniejsze to oczywiście Proof of Work, Proof of Stake ze wszystkimi modyfikacjami Proof of Activity i wszelkiego innego rodzaju tego typu algorytmy. Także to wszystko, jeśli chodzi o ten odcinek. Przedstawiłem Tobie pojęcia takie jak token economy, governance, czyli zarządzanie w projekcie, oraz podkreśliłem techniczną realizację, która sprowadza się właśnie do utworzenia algorytmu uzyskiwania konsensusu. Oczywiście, jeśli coś tutaj wymaga jeszcze dodatkowego komentarza, zapraszam do zadawania pytań w sekcji komentarzy pod tym filmem. Na tę chwilę to już wszystko. Dziękuję Ci za poświęcony czas. Cześć.